Siema, z tej strony Kuba731, a to jest kolejny odcinek z Far Cry'a 6. Właśnie zanim zacząłem nagrywać, zadzwonił do Daniego właśnie Juano, który... To po tej rozmowie odblokowała nam się misja poboczna, czyli RS-ka opowieść dotycząca zetelnego siedzenia, tak się nazywa ta misja. I to jest, i tutaj mam właśnie opis tej misji, które ulepsz tą swoją brykę, a dam ci coś naprawdę niesamowitego. To jest właśnie misja, która odblokowała... To jest właśnie misja poboczna Jarańska opowieść. I ona jest odblokowana... To jest Jarańska opowieść, to wiadomo, że to są misje poboczne. I tak, Joan do nas akurat poinformował nas, że... Akurat ta misja się odblokowała tylko wtedy, gdy do nas zadzwonił właśnie Juan. Ale to niespodziewanie, no niestety nie mogę wam nagrać tej rozmowy. Niestety, ale właśnie, ta misja się odblokuje tylko wtedy, gdy do nas zadzwoni Juan i nas poinformuje o tym. Okej, użyjmy stołu warsztatowego. Bo chciałbym też ulepszyć sobie, no powiedzmy, spluwy. Albo przynajmniej zmienić. To może zmienimy na ten... na ten pistolet z tarczą. No, z niego już korzystaliśmy i warto by też coś innego stworzyć, ale to jest na czwartą gwiazdkę, no tak. Pamiętajmy, ale ten pistolet daje nam pewne takie ciekawe wartości, a przede wszystkim patrzy na pistolet maszynowy. Może mniejsze obrażenia, ale za to większa celność, skradanie i obsługę, więc chciałbym go jeszcze wykorzystać. Po prostu użyć go. I możemy zmienić kolor. Dobra. No po prostu. Okej, tutaj akurat amunicja. Okej. No chcę po prostu użyć też innych broni. Tych, których jeszcze nie zdobyłem. Dobra. Co tutaj mamy? A to może ulepszmy ten celownik Red Do. To może celownik Red Dot zainstalujmy. No, skradanie się. Oj, zmarnowałem wszystko. Ale to nic. Jeszcze to. Może zmienimy wygląd. O, możemy już zmienić wygląd. A to zmienimy na... taki. O. Dobra, coś jeszcze chyba ulepszymy? Raczej już nie, bo... Cały prog już zainstalowałem. No dobra, no chcę użyć tego pistoletów maszynowych. I tyle. Poczekajcie. No te pistolet ma więcej takie zawartości, ale chcę jeszcze użyć tego karabinku snajperskiego. Dobra, tutaj możemy ulepszyć sobie też samochód, ale nie mamy dość. Okej, okay. To może Supremo. I, a no tak, bo jeszcze nie użyliśmy w ogóle tego Supremo. Jak musicie zauważyć. Okej, okay. No niestety tutaj nic z tego nie ma. Ale możemy coś zamienić, może te miejsce na gadżet. Wiem, że granat percepcyjny to... I wiem, że to zaznacza pobliskich wrogów. To może to zamieńmy na coś... Na dynamit już mamy. Ale, no właśnie, byśmy użyli to, no... Granat z trucizną też jest bardzo fajny. Ale ten najbardziej mi się przyda przy tych, no i sami wiecie, przy tych baterii przeciwlotniczych. Dobra, to sobie tak tutaj zostawię i wrócę później. Dobra, i co w tym odcinku zrobię? No, może wykonamy jakąś, powiedzmy, misję...
Misje, bo może zajmiemy się akurat tymi zleceniami pobocznymi, to tutaj mamy te, o, wkład na wybrzeżu i ku plaży, czyli cele wojskowe. No i tutaj mamy coś tutaj. Lola, operacje specjalne i czarny rynek. To chciałbym tutaj pójść, zobaczyć co to jest w ogóle. I to jest akurat z tyłu gdzieś. Chwila. A to jest akurat tam, więc dobra. Podejdźmy. I dowiedzmy się, o co tutaj chodzi. Okej, porozmawiamy z nią. Something bad is on the market. Castillo's lieutenants have developed some deadly new weapons, and I know where they are. We go in, steal that shit, and get the hell out. Gear up, pick a location, and I'll get you there in my cab, Geria. No proszę, operacje specjalne. Weź udział w szybkiej grze z innymi graczami lub zaproś znajomego do zabrania moneda. A to jest chyba coś w rodzaju takich misji. Operacje specjalne, a to jest coś w rodzaju takich multiplayer, co? I gra z znajomymi. Moneda. Zdobywa moneda, wykonując operacje specjalne, operacja Los Banditos i grając z partnerem w trybie współpracy, żeby kupić ekskluzywne przedmioty w czarnym rynku. Aha, czyli to oznacza. Okej. Something Czyli bad. jak wybiorę, to dodaj partnera, jeden gracz, zmiana poziomu trudności. Aha, lub możemy grać na jednego gracza. Okej, okay, to Something bad is on the market. Mesozoico, Castillo's lieutenants have developed Mateo, some deadly new Cocor, weapons, Drilo. and I know where they are. Okej, okay, to zaczniemy. Jeden gracz. Specjalne operacje. No to zobaczmy, jak to działa. Klucze jednostki specjalnych. Porady Loli. Zabij dla... So you sell goods out of your taxi. Smart. Castillo's military created a chemical weapon called PG-24DX. Wow. If you want to stop this, you need to steal it. But the weapon is highly unstable, and the military keeps it locked away in coolers. Look for the Singal in charge. They'll have the keys. Oh, I almost forgot. If the sample gets too hot, they'll be scraping you off the ground with a shovel. I'm glad you remembered to tell me that part. Once you have it, I'll drive you the hell out of there. But don't think those assholes are going to just let you walk away with their secret weapon. No, I don't. Let's do this, Lola. Okej, czyli na to będzie tak polegać. Welcome to Mesozoic Park. Coño. Can't believe this place is still standing. See, if it wasn't crawling with Sodaos, I'd tear it apart for things to sell. Weird spot for a chemical weapon. Yeah. So, I got to find it. The park looks big. Where did the chopper go down? We are the transport now. No to się ciekawie zaczyna. Pierwsza taka nasza operacja specjalna. Ustal, gdzie jest przechowywany PG-240X. Używaj map, aby znaleźć to miejsce. Zlikwiduj dowódcę FMD. Ukradnij jego klucz. Otwiera on lodówkę z PG-240. Zabierz i dostarcz PG-240 do Loli. Okej. Okay. I co jest? A, mamy tutaj jakieś takie dowolne bronie? A nie, a czekaj! O cholera. Zapomniałem, jakby to powiedzieć, po prostu zapomniałem się wyposażyć w ten
ten pilot maszynowy, no mówi się trudno. A to jest, a to się akurat dzieje chyba poza... No właśnie, chyba poza, jakby to powiedzieć, grą główną fabularną. I nawet tutaj kupiłem jedną zabawę. Tylą złą, plastik. Punkt turystyczny znajduje się na północny wschód od wejścia. Okej, tutaj jestem. To jest czerwony dinozaur? Okej. I muszę pójść tam przy tym dinozaurze, który pluje wodą. A nie! A to może to jest to, gdzie zaczynam? Nie, no ja tutaj jestem. Jest okej. No to będzie akurat trudne. Ale no dobra, spróbujmy. Tutaj chyba mamy tą mapę. O, tutaj zaczynamy i aż tutaj musimy dojść, dobra. No to spróbujmy. Lola, do you know where the visitor center is? Shit, it's been too long. Can't remember. Look for the old park maps. You should say. I'll keep the meter running for you. Never. But I am charging one. Cheap single. Serio? Ale to chyba tędy muszę iść. Ok, otwórzmy samochron. Żebyśmy nie stracili zbyt dużo zdrowia. Oho! I tutaj chyba widać przeciwników. No i mapę. O nie, nie, nie! Trzeba go jakoś wycelować. I proszę bardzo. I chyba jest jeszcze tutaj oni. Dobra. A możemy wezwać kogoś do pomocy? A weźmy chorizo. On może nam pomóc. Chorizo. Pomożesz? Jeszcze pogłaskajmy. O, good boy. O, jaki słodziak. Okej, on nam akurat pomoże. I co, wrzucimy ich w tym granatem? No nie, no serio. No trudno. O, tutaj możemy zrobić taki ślisk. Kurde, nie używam takich innych rzeczy, jak zabójstwo z powietrza lub taki ślisk. Trzeba będzie tak chyba nadrobić zaległości. Okej, tutaj jest... Ja bym podeszedł do mapki. Chwila. A sobie użyjmy tego granatu.
tej mamy. A patrzcie, możemy zabrać złom. Wszystko mamy oprócz... Ja się zastanawiam, skąd mogę wziąć akurat sprzęt na zło... taki złom od pojazdu. Czy muszę zniszczyć jakieś pojazdy, żeby zebrać? Okej. Okej, jesteśmy tutaj. A my musimy chyba iść tam? Okej. To chodźmy. Dobra. Noże do rzucania wybierzmy. Chyba spędzę tutaj długo czasu. Odkrywamy babkę. A tutaj też przeciwników mamy. No co jest? Chyba jednego mamy tutaj. Okej, poskradajmy się. Tylko żeby czujnicy go nie... Okej, likwidujemy go. Okej, jesteśmy tutaj i... Chyba w tą stronę teraz musimy iść. Coś tak czuję, że tutaj... Trudno tak znaleźć taką płytność w to miejsce, gdzie jest przetrzymywany pewien eksperyment i... Co to było? Czy to był ten samolot? Chwila. Okej. O, tutaj już jesteśmy, przy tym punkcie. Widzicie? Nawet z daleka można to zobaczyć. No nie udało się. Okej, teraz w niego rzućmy. Headshotik? Jest, headshotik. Jeszcze raz strzelby. Albo nie. Tutaj zdobywamy pesos. Chwila. A nie, chwila, przecież to już tutaj jesteśmy. O tu. Co jest? Ty... Jednego chorizo chciał zastrzelić. Może dlatego, że go otruliśmy. Okej, teraz tam. Taki... troszeczkę taki... parkour jurajski. No można powiedzieć, że to mi trochę przypomina park jurajski. Albo dla takiej turystyki park turystyczny z plastikowymi dinozaurami. Ale... w sumie to mi przypomina park jurajski. Czemu on strzela?
Ja ci dawisz atakować chorizo. Coś tam jest? O ty! Nieładnie, nieładnie. Uwaga! Nie, okej, ugaś, ugaś. O, chyba już jesteśmy na miejscu. Jeszcze się podleczę. Zaczęli zjechać. No i znaleźliśmy. Lola, uważaj, że lodówka znajduje się na punkcie. I'll find her. Suerte. Okay. A tripwire. Ale chyba ostatni to będzie chyba najgorsze, żeby uciec stąd. No i co? No i nic nie ma. A patrzcie, gdyby tutaj przeszedł, to by to wybuchło. Okej, to może zmienimy na... No na ten miotacz gwoździ. Co jest? Wow! Okej, uważło. Wejdźmy na górę. Dobra. Patrzcie. Oj, tutaj jest. Mamy jaką pasa. Think I just found Lieutenant Campos. She's got to have the key to the cooler. I'll ask her nicely for it. Dobra, użyjmy tej trucizny. Yes. Oj, proszę! Czy ją odrzuciło? Serio? Okej, okay. Zabierzmy... Oha! Oła! O Jezu! Szybko! Uwaga! Nie! No to się zaczyna. Okej, wejdźmy na ten pistolet. No, okej, okay. Podleczmy się. Okej, gdzieś tutaj musimy wejść.
A tutaj tu jest, okej. Nabierzemy wszystko, co się tutaj da. Okej. I zabieramy to. Okej, weźmy. Z tej lodówy. O, pomoc. Lola, got the weapon and heading back to you now. Okej, ja nie mówię. Ała! Czekaj, Rizzo, dostaw ich! Everything's covered in blood. See what they get. Water over there. Okay, we should be water. I to musimy tak po prostu szybko. Zanim się nagrzeje. Co? Co? Chwila. Tutaj uciekamy i musimy to bardzo już... Okej, tutaj jest. O nie! O nie! No jeszcze raz nas będą atakować w dodatku. Nie, po co ja tutaj rzuciłem to i... Super, no i mnie zabili. Ekstra. Okej. Okej, bierzmy to. Lola, got the weapon and heading back to you now. Shit, you are good, Guerrilla. Keep that weapon cool in the shade or with water. Aye, Sabeske? Grab me something from the gift shop. Ah, you don't want that. Everything's covered in blood. See what they get. Okej, ale dajmy to jeszcze do wody. Musimy dać to... Musimy oczywiście dać... To jak w niskiej temperaturze. Patrzcie, jak to się zaraz to zapali. Wszystko. Ale też unikajmy przeciwników. O nie, 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 nie. Okej, chodź. Biegiem, Dani, biegiem! To zaraz wybuchnie. A patrzcie, tutaj jelonek jakiś. Gdzie jest woda? No to mi zaraz wybuchnie. Chwila. O nie, no to teraz mi to zaraz wybuchnie. Szybko dajcie mi wodę. O nie, 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 nie. No i za późno. Tutaj. Proszę. Nie wybuchaj. Proszę ja. Yes!
Dobra. Okej. To teraz zastanówmy się, gdzie teraz jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Okej. I musimy za nie. No dobra. Już wiem, gdzie jesteśmy. Okej, stąd akurat przyszliśmy, to tędy. Chyba. O tak. O nie. Ale w dodatku mamy tutaj tych przeciwników. Okej, jesteśmy tu i już i daleko wyjście. Should cool this thing down with that water. Podeszmy się, podesz się! Dani! Zostaw Chorizio! Nie. Tutaj dajmy, spójrzmy to. Dobra. Okej. I to chyba wszystko. O. Czasami widzicie, że też zbieramy po nich amunicję. Nie ugrabić automatycznie. Dobra. Badamy. I co? I teraz chyba... To jest w tą stronę, tak? Chwila. Teraz w tą. Obym się nie pogubił. Ale tak, to chyba w tą stronę. Ale szybko. Szybko. Tak, to już jest tutaj. Tylko żeby... O tak! Już niedaleko. Patrz, jaki headshotik zaliczyłem. Szybko. By się nam udało. Ok, zostało nam co najmniej około 100 metrów. Chyba nam się uda. Tylko Dani, szybciej biegnij. No i udało się. Lola, I'm at the front. Where the hell are you? Had to dodge some patrols. You're going to have company soon. I'll deal with them. Just get here and don't crash the car. Danny, soy profesjonal. Have some fucking respect. Co? No nie, no chyba sobie jaja robisz. ATV. Got to cool this off in that water. No nie! O szlak, zginąłem. Znowu. No nie, ona chyba sobie jaja robi. Lola, I'm at the front. Where the hell are you? Had to dodge some patrols. You're going to have company soon. I'll deal with them. Just get here and don't crash the car. Danny, soy profesional. Have some fucking respect. Nie żyjesz. Forward.
oni tutaj rzucają tym... Dobrze, że tutaj są lepsze, leci tutaj woda. Gdzie? Co? Znowu? Kurde, to ja nie wiem, czy mam w ogóle strzelać do nich. Widzę, to snajperka. Bierz udział w operacji specjalnej. Lola, I'm at the front. Where the hell are you? Had to dodge some patrols. You're going to have company soon. I'll deal with them. Just get here and don't crash the car. Danny, soy profesional. Have some fucking respect. Mierda! Okej, okay, spróbujmy ich rekrutować po cichu. O nie! Nie, to zaraz gdzieś wybuchnie. Szybko. Lepiej pójdźmy do tych grzybków. Musimy zabezpieczyć. Serio? Nie! Podlecz się! Stać, szybko, szybko! Ta, patrzcie tu! Temperaturze. Nie do chorizo. No dobrze, że tutaj jesteś. Chwila, rani bój. Nie tak trzeba było wziąć łapo. Kolola! Co? Co? Nie mówcie, że do nas leci helikopter! To pięknie! Ła! Co i tu? More like a fucking extinction if you don't get here soon! Okej, okay, do działka, do działka! Szybko! Udało się, super! Ukończono operację specjalną, w końcu! Okej, okay, teraz wsiadamy i spadamy. What you give me from the gift shop? This military grade chemical weapon. Well, you can make it up to me with ice cream. Tak, jasne. Ale no niech będzie. Wow. No muszę powiedzieć. No to ukończono w sumie 100%, niestety nie, ale w końcu ukończono i chyba nie zrobi. I wyzwanie pozostawiają ukończone, super. Ale wiecie co? I chyba nie dokończymy te. Powiem wam tak, ja tę operację specjalną będę mógł za.
zaliczać. Pokazałem właśnie tą jedną z wielu i chyba nie będziemy więcej ich wykonywać. Chcesz wyjść z operacji specjalnej? Tak. Ale zobaczcie, ile to mi zajęło Zobaczcie, ile mi to wszystko zajęło. Aż 40 minut. No niestety nie dokończymy, nie zaliczymy jeszcze tych celów wojskowych. Ale dobrze jest to, że wam przynajmniej pokazałem, na czym te na czym są te misje specjalne od Loli. Po prostu to są zadania, w których po prostu Ola, from Lola. Dra w trybie współpracy. Dobra, to może w następnym odcinku wykonamy te cele inne cele wojskowe. Na razie niech to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, komentarz pod filmem i subskrypcję i zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami z tej strony na moim kanale. Więc cóż, ode mnie to na tyle, więc cóż, to daraja, spadam! Pum!